Drugą część odcinka rozpoczniemy sobie od Wyspy Kości, czyli kolejnej oczywiście nowej mapy, którą nic nie kojarzę, w której będę błądził, gubił się, błądził, ale niestety okazuje się, że jesteśmy jednakże jeszcze w kategorii zombie, więc może ewentualnie, chociaż spróbuję zamienić drużynę. O, szkoda, no ale dobra. Nie, okazało się, że nie mogę niestety zmienić drużyny, więc może po prostu nadal przejdę do kapitana Siwobrodego i spróbuję dobić na nim drugi poziom. Bo jestem bardzo ciekawy, co się stanie właśnie, kiedy ten złoty pasek przejdzie w akurat dalsze ewentualnie, no po prostu, kiedy przejdę na wyższy poziom. Czy dostanę jakieś nagrody jeszcze? Czy dostanę jakieś ewentualnie nowe umiejętności? Czy uda mi się zrobić coś ciekawego? Czy może dostanę więcej pasku AXPA, czy coś takiego? No zobaczymy. Akurat oczywiście, żeby to zrobić, będziemy musieli się postarać, albo na przykład pokonać różę, która stoi no tuż koło nas, ale niestety nie mogę jej trafić oczywiście z niczego. Tutaj oczywiście bardzo dobra armata nam pomogła i niestety okazuje się, że no pierwsze dwie róże oczywiście wskoczyły na mnie bardzo szybko, magiczny oset, nawet chyba ani razu tej róży nie trafiłem, więc no cóż, pojawimy się jeszcze raz i może spróbujmy odrobić to w kolejnym oczywiście wyzwaniu. Już tutaj jakaś duża ilość przeciwnika została. Tak, dobrze mi się wydawało, że to jest chyba akurat umiejętność impa. Duża ilość przeciwników została zwabiona przez właśnie jakąś wielką bombę czasową, czy po prostu bańkę taką, jak ma na przykład Faceless Void, i dzięki temu rośliny były zamknięte jakby w czasie przestrzeni, przez co były mniej użyteczne, czy po prostu były wrażliwe na nasz atak. Tylko żeby oczywiście były wrażliwe na nasz atak, to przydałoby się, żeby ktoś je atakował. A niestety nie dało rady w tym jeszcze nic trafić. W sumie ten kapitan Siwobrody tak średnio mi się podoba ze względu na mechaniki, bo wydaje mi się, że jego umiejętności może i są efektywne, ale wymagają takie troszeczkę takiego, może nie bezmyślnego, ale bardzo ostrożnego grania, żeby przypadkowo ktoś nas nie zauważył. Takiego właśnie podchodzenia od ewentualnie ustawienia się na dobrych pozycjach. No dobra, może tutaj za pomocą dwóch armat uda nam się ewentualnie w coś trafić. No i proszę bardzo, poziom drugi bardzo łatwo został bity. I możemy ewentualnie... No próbuj tą armatę, próbuj nas tutaj zniszczyć, kiedy mamy armatę. Jeszcze próbuj przeżuwać, kiedy będę gonił cię za pomocą właśnie mojej beczki. W sumie nie wiem, kto wymyślił akurat tą mechanikę, żeby zrobić samobójstwa, ale dobra, może spróbujmy ewentualnie. Nie, jeszcze troszeczkę tego było za mało, jeszcze za mało. No dobra, Alduin 1239 za pomocą Chapsa nasz w tym momencie zniszczył i pojawiamy się teraz oczywiście po raz kolejny jako kapitan Siwobrody. Albo może nie, albo może tak. Mamy jakieś misje? Mamy jakieś misje, ale to możemy porozmawiać z Davebotem 3000 później, kiedy ewentualnie przejdziemy już kolejny fragment tej bitwy multiplayer. No chodź nam, Sunflowerku, no może jesteś tu koło mnie i może i fajnie robiło się z tobą questy, ale niestety tym razem jestem przeciwko tobie. Znaczy dużo i tak nie zrobiłem, bo to było kompletnie bezsensowne, gdyż niestety już zostałem złapany przez Chompera i po raz kolejny dowiadujemy się, jak to bardzo łatwo, bardzo ładnie można w bardzo szybki sposób można zostać zeżarty. Jeden nieuważny ruch, troszeczkę przeciwnik ode mnie odskoczył i już bardzo ładna akcja okazała się być średnio dobrą akcją, która potem okazała być się beznadziejną akcją, przez co... Cóż, kolejna próba wpada na konto przeciwników i oczywiście jesteśmy już, mamy już lekki problem. Cytron akurat tutaj nie za bardzo jest w stanie zobaczyć, skąd nadciąga do niego strzał, bo chyba odrodziłem się w miejscu gdzieś, gdzie rośliny się mnie raczej nie spodziewały, ale spoko. Możemy ewentualnie tutaj jeszcze pomóc, dołożyć trochę asyst. Już widzimy oczywiście, że pierwsza koza, która została zrobiona przez, jeśli dobrze pamiętam, tą różą, wyskoczyła gdzieś i nie mam żadnego pojęcia, jak akurat wygląda bycie kozą, ale chętnie bym oczywiście zobaczył. Tutaj w ogóle przeciwnicy, znaczy nasi sojusznicy za pomocą wielkiej armaty biją się z odległości 2-3 metrów. Może było to ewentualnie też na dłuższą akurat, nie wiem, na dalszy element uskutecznić, żeby po prostu, żeby te pociski dłużej leciały i były ewentualnie, żeby być o Jezus. Okej, okay, Cytron okazuje się, że jest również bardzo w stanie bardzo szybko przemieszczać się po mapie za pomocą swojego, nie wiem, mega boty. Oczywiście autoboty wyrolowują się, autoboty wylatują, ale niestety pomarańczowy promień okazał być się zbyt skutecznym i po raz kolejny ginął. No dobra, niech ci będzie gra, niech będzie. Ja poczekam, ja jeszcze się kiedyś nauczę, ja mam dużo czasu.
Znaczy nie do końca, bo czasu mam mniej więcej tyle, ile wszyscy inni, a jeżeli wszyscy inni mają tyle czasu, co ja, to tak naprawdę już zmarnowałem trochę czasu, no bo niestety, ale już. Jeżeli mógłbym na przykład jeszcze cofnąć się i na przykład przez 20 lat trenować strzelanie główek, no to teraz bym ładnie strzelał główki. I ewentualnie narzekał na to, że inni gracze nie strzelają główek tak łatwo jak ja. Z tego co właśnie słyszałem, tam Izak wlazł, jeśli dobrze pamiętam, w Garden Warfare 2 i mówił i tam narzekał, że tutaj same nuby grają, bo nie umieją strzelać główek tak ładnie jak on. Bo jak to można przez 10 lat ostatnich nie grać w CS? No nie rozumiem po prostu. Jak można tak ładnie główek nie strzelać? No ale dobra, nie będę oczywiście narzekał, bo bardziej skupiłbym się chyba na samodzielnym strzelaniu główek. Może się okaże, że... Dobra, trafiłem swojego, oczywiście nic nie udało mi się zrobić. Niestety hitboxy okazują się być dla mnie zbyt małe, bo nie mogę w ogóle trafić żadnego przeciwnika, jeżeli atakują z tej wielkiej armaty. Ale jest tutaj taka miejscówka, która... Nie wiem jak to działa, nie wiem jak to się dzieje, że stoję tak naprawdę... O, 40 to nie 50, jeszcze się do roboty. Czy... Cóż, wygląda na to, że Kapitan Siwobrody jest bardzo dobrą kontrą na Chompera, ponieważ dwie z trzech jego umiejętności i są w stanie tak naprawdę zrobić go niewrażliwym na oczywiście ataki. 42 do 41, więc można powiedzieć, że póki co na tych meczach to bardzo akurat równo idą te mecze, znaczy bardzo po prostu równo idzie ten mnożnik, ale jeżeli może jeszcze może uda się dobić ten trzeci level, póki tu jesteśmy. O! Nawet nie potrzebna była akurat ta moc beczki. Znaczy nie potrzebna w ogóle była ta beczka, chociaż może się okazać, że gdybym tam ewentualnie jeszcze podszedł... Nie udało się. To było za daleko. Próbowałem oczywiście zniszczyć tamtego piszutera, ale okazało się, że piszuter zginął jeszcze zanim udało mi się wejść w beczkę. I proszę bardzo, poziom trzeci za pomocą jednej tylko gry udało mi się dobić poziomy 2. Oczywiście było to bardzo efektywne wykorzystanie naszego czasu, więc możemy spokojnie powiedzieć, że było to dosyć dobre zagranie i tak dalej, i tak dalej. I ewentualnie takiego Cytrona, który oczywiście usadowił się w miejscu, będziemy mogli jeszcze próbować ewentualnie zniszczyć i ewentualnie jeszcze jakiegoś przeciwnika, który był AFK. No niestety. Tymczasem, tym razem jednakże puchar został zdobyty przez zombie, oczywiście łapa już nieumarłego została zamknięta i 47 do 50 tym razem wygrywają zombie. Niestety żaden akurat Liberty Prime nie wyleciał w tym momencie w niebo, więc nie możemy powiedzieć, że bardzo łatwo było akurat nam wygrać, ale oczywiście nie jestem niestety w tabeli wyników, możemy spokojnie przejść do kolejnej rozgrywki. Aha, nie. Na końcu każdego meczu zawsze są osoby, które zdobyły te odznaczenia, więc może być ich 6, ale może być też jedna. No ale dobra. Sklep z naklejkami możemy oczywiście odwiedzić i zobaczyć, co ciekawego się stanie. Cudowny pakiet wspaniałości zawiera 35 tysięcy. I to jest ten pakiet chyba, który był otwierany w poprzednich akurat, w poprzednim Garden Warfare. Bo z tego co widać również bardzo dużo łatwiej się tutaj zbiera hajs. No to otwórzmy sobie jeszcze jeden z tych prezentów. Cudowny pakiet wspaniałości. Zobaczymy, co tutaj akurat będzie ciekawego. Ech, to wygląda na to, że będzie trzeba oczywiście od nowa zbierać wszystkie postacie, ale no cóż, ja mam czas, jak to mówią. Dobra, wróćmy wstecz i wróćmy na podwórko, bo przydałoby się oczywiście zrobić jakieś questy, żeby na przykład u naszej Sunflower dobić poziom 2. Podwórkowe pole walki. Wygląda na to, że akurat kolejne questy będą nas przybliżać gdzieś tam, może w jakiejś fabule czy nie fabule. Ale przejdźmy dalej, zobaczmy czy coś ciekawego mamy do zrobienia. Sprawdź pocztę. Zimportuj postę. O właśnie! I tutaj właśnie miałem przejść. Importujemy, zobaczymy co ciekawego się zrobi. Sprawdzę, czy można pobrać pocztę. Mam nadzieję, że będzie można pobrać pocztę, bo tak naprawdę udało się zgromadzić nam dosyć dużą ilość postaci. Aha, muszę kliknąć dalej, myślałem, że już jest. Masz wiadomość, no, kto by się spodziewał. 26 postaci. Masz i tu 23, no dobra. Okej. Czy ja dobrze przeczytałem, że poczta nie może zbyt często importować postaci, bo się męczy? To ile razy ona będzie musiała zaimportować te postaci? 10? No dobra, mamy coś ciekawego? Chyba nie, chyba już to robiło. Dla wiernych fanów. No może sprawdzimy rangę jeszcze, czy coś ciekawego udało nam się zrobić w pierwszym Garden Warfare. Trochę mało, bo 39 niestety poziomu, czy tam 40 to nie było zbyt dużo. Ale ranga 40 to tam dwa pakiety do sklepu z naklejkami. No spoko. Pomęczmy jeszcze nową pocztę, zobaczymy czy ona jeszcze coś ciekawego ma w swoim zanadrzu. Dla wiernych fanów, a i prezentacja bohatera. Aha, możemy sobie wypróbować w tym tygodniu bez żadnych opłat, z kamieniowego kaktusa i tenisistę. To zrobimy później. Gdzie możemy w tym momencie przejść? Porozmawiać chyba z Dave Botem, mieliśmy, więc po prostu porozmawiamy z Dave Botem.
Nie, tutaj jest tabela wyników, to nie w tę stronę. Oczywiście będę się jeszcze przez jakiś czas gubił, bo ja nie mam nigdy pamięci do miejscówek w grach, więc zawsze na przykład bywają takie momenty, w których biegam sobie po dla przykładu jednej czy dwóch lokacjach, na przykład z Fallouta, czy w Oblivionie, czy w Skyrimie i nie mogę znaleźć wyjścia i potem się denerwuję, bo nie mogę znaleźć wyjścia. No witaj, powitanie numer 32. No cześć. Okej, okay, zrzęda zrobiona, to buty z tajnym planem. Zobaczmy, czy akurat to zadanie będzie bardzo trudne. Już nie mogę się doczekać wysypywania piasku z butów. A to już trochę akurat lepiej. I trochę gorzej. Trochę lepiej dla nas, bo możemy spokojnie te buty gwiznąć. To zaraz. Kto w końcu zostawi te buty? Zombos czy Dave? Bo nie mam żadnego pojęcia. No ale dobra. Zombie ukradłem mu buty, więc musimy je odzyskać. No to dawaj ten piasek. Nie mam żadnego pojęcia, czy to potem będzie miało jakieś, nie wiem, coś na... Będzie mieli coś na sumieniu, czy będą jakieś może wybory fabularne ewentualnie. Ale możemy przejść sobie oczywiście do walki jako, no powiedzmy na przykład ten toksyczny groszkostrzelec. No, toksyczny groszek, bardzo rzadki. No, nie powiedziałbym, że bardzo rzadki, bo po meczach, które były w Garden Warfare 1, można było odnieść wrażenie, że był on tak naprawdę co mecz, albo co nawet co... No, albo w innych tam ewentualnie elementach co dwa mecze. Ale czy mam jakieś rośliny bohaterów? No dobra, wypróbujmy cytryna. Wypróbujmy... różę. No i wypróbujmy oczywiście kolejne nowe, czyli oczywiście komandora kukurydza. Jedziemy dalej. Oczywiście wszyscy będą prowadzeni przez SI, więc ewentualnie... Czy oni idą za mną? Oni idą za mną, więc możemy po prostu zasadzić ogród. Czy jest to... dobrze mi się wydaje, że my jesteśmy w tym momencie w trybie Garden Ops? Bo jeżeli tak, to całkiem spoko. Zobaczymy, czy coś ciekawego uda nam się zrobić w trybie Garden Ops za pomocą czterech bohaterów, między którymi mogę się ewentualnie przełączać. Bardzo fajnie. Mamy oczywiście jakieś tam uzdrawiające kwiatki możemy jeszcze posadzić, ale to chyba będzie ewentualnie później potrzebne, bo w tym momencie niestety akurat jestem w stanie tylko posadzić trzy podstawowe, prawdopodobnie, no rodzaje roślinek. Nie mam żadnego pojęcia, które z nich otworzyłem w ostatniej paczce, która akurat tam w tym pakiecie wspaniałości, ale wiem na pewno, że możemy ewentualnie jeszcze, no po prostu posadźmy, no bo wolę tutaj posadzić i ewentualnie zobaczyć, czy to posadzenie da nam coś, da nam jakąś przewagę, aniżeli by potem miał ewentualnie narzekać, że przeciwnicy mają tak naprawdę wszyscy po pełne życie i potem nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Fala je pierwsza, zadanie. No okej. Okay. Zobaczmy, czy jak tam ciekaw, ile będzie tych zombich w fali pierwszej. I może ewentualnie już zajmijmy się nimi. Bo oczywiście, jak dobrze wszyscy pamiętamy, Toxic Pea Shooter był bardzo efektywną rośliną, jeżeli chodzi o Garden Ops, ponieważ wystarczy trafić tak naprawdę w jednego zombiego z całej fali. O! Czy wow! Wygląda to, że zaatakowanie zombich jako pierwsze ściąga na siebie ich agro. Więc wygląda na to, że będziemy mogli tak naprawdę manipulować tymi zombiakami. Ewentualnie wiecie, tutaj się trzaśnie, tutaj się nie trzaśnie, tutaj się zaatakuje, tu się nie zaatakuje i będzie i wtedy te zombie zgłupieją. Ewentualnie będą biegać tak naprawdę między jedną a drugą bazą, próbując ewentualnie zniszczyć któregokolwiek z naszych sojuszników. Po fali drugiej postaram się ewentualnie przenieść na innych bohaterów, bo chciałbym również zobaczyć, jakie oni mają nowe umiejętności. Czy oni mają też coś ciekawego w swoim zanadrzu, znaczy oczywiście prawdopodobnie mają, bo jestem, zastanawiam się, czy jak łatwo, jak trudno gra się cytrynem. Bo właśnie cytryn jest akurat taką rośliną, która bardzo zainteresowała mnie za pomocą tego swojego właśnie, no bycia prawie mechem, który będzie się rozkładał tak jak na przykład te jedne z... Oj, nie, wypadałoby tutaj dojść do jakiegoś sunflowera, jeśli dobrze pamiętam, to gdzieś go tutaj posadziłem i jest! 9 punktów życia to jest więcej niż 0, bo pamiętajcie, że jeżeli macie więcej niż 9 punktów życia, to znaczy więcej niż 0 punktów życia, to oczywiście jeszcze jesteście w stanie zniszczyć jakiegoś przeciwnika albo ewentualnie dobiec do. Czyli morał z tej opowieści płynie, że najlepiej jest po prostu się nie poddawać i przejdźmy tym razem może na cytrynę. Co on tam ciekawego, czy ona ewentualnie, co on ma ciekawego w swoim zanadrzu? Pomarańczowa tarcza, która ewentualnie będzie nam pomagała, więc... Aha, dobra, wygląda to, że fajnie. Oprócz tego mam jeszcze wybuch elektromagnetyczny oraz oczywiście cytrynową kulę, którą będziemy mogli się przemieszczać po mapie. Rany, ale naprawdę to fajnie wygląda. Obawiam się, że cytryn będzie prawdopodobnie gościł w gronie...
Cytryn będzie jedną z moich naprawdę ulubionych roślin, bo to, co on będzie tutaj wyrabiał, to naprawdę... będzie naprawdę świetne. Dobra, wyskoczmy więc w tym momencie i przejdźmy do atakowania przeciwników za pomocą naszego lasera, bo jak dobrze pamiętamy, bardzo dużo, nie wiem dlaczego, ale bardzo duża ilość cytrynów, którą widzieliśmy już w pierwszych meczach PvP, nie non-stop tylko stała, kiedy ewentualnie patrzyła na tych zombie. I co my tak naprawdę była w stanie zrobić? No tak naprawdę nic, bo jeżeli stoi, no to stoi, no to tak naprawdę jest tylko bezużytecznym cytrynem, który ewentualnie tam strzela z tego lasera. Ale chodzi tu o to, żeby właśnie się poruszyć, żeby oczywiście biegać do przodu. Jeżeli się okaże, że bycie nieruchomym w przypadku cytryna daje mu jakieś bonusy, no to sorry, nie wiedziałem, ale wydaje mi się jednakże, że chyba takie, no, chyba nawet się człowiek lepiej czuje, jak tak biega takim wielkim mechem, no bo mechy są od tego, żeby robić, żeby był strach, żeby przeciwnicy bali się w ogóle podejść, a jak jeszcze w ogóle taki mech biegnie w twoim kierunku, no to co my będziemy się akurat, co my będziemy akurat tutaj się denerwować. Jedziemy dalej! Okej, nadchodzi Gargantuar, więc wygląda na to, że to jest chyba fala bossów, czy tam ostatnia fala. Cóż, miałem jeszcze chyba wejść do Róży oraz do Komandora Kukurydza, ale ewentualnie będzie to za późno, więc po prostu zniszczę tego Gargantuara za pomocą oczywiście naszego pięknego Cytrona. I gdzie w ogóle jest ten nasz nowy Gargantuar? Czy będę w stanie... O! Disco Ball! Nie, dobra, nie, to był zły pomysł. Niestety nie udało mi się... Niestety nie dało rady zrobić tej wielkiej, gigantycznej kuli. Nie mam w ogóle zielonego pojęcia, co to jest za atak, w którym ta pomarańczowa kula toczy się tak naprawdę bardzo bardzo szybko kręci się wokół swojej osi, dzięki czemu zadaje wyjątkowo duże obrażenia. Ale mam nadzieję, że jest to... Nie, po prostu zobaczmy. Czy ja w tej akurat kuli bym musiał ewentualnie pożreć jakiegoś zombiego, żeby ona się stała użyteczna? Bo jeżeli tak, to fajnie, jeżeli nie, to... też fajnie w sumie. No dobra, przejdźmy oczywiście się, wyleczmy ewentualnie może, bo zostało nam 5 punktów życia i oczywiście zbierzmy na siebie agro tego wielkiego giganta i ewentualnie przejdźmy po prostu do atakowania przeciwników, no bo co tak naprawdę oni są w stanie zrobić? Okej, nie kłam, żyje jeszcze. Nie wiem, czy to był jakiś bóg po prostu, co tu się stało, bo akurat dostałem komunikat, że cytryn pada na ziemię. Czyli wygląda na to, że oczywiście Toxic Quick Shooter w tym momencie akurat leży i no nie wstaje. No szkoda akurat, bo tak naprawdę ja wybrałem akurat tą postać, myślałem, że poradzi sobie lepiej niż akurat jakieś tam 11 fragów, ale oczywiście otrzymano przedmiot, buty jeszcze jakimś tam tajnym planem, które to oczywiście buty będziemy musieli w tym momencie dostarczyć samemu Dave'owi. Mam nadzieję, że nie zrobi z nimi nic, co wymagałoby ewentualnie przeniesienia się w czasie i nie dopuszczenia do tego, żeby dla przykładu zniszczył swoje buty. Jedziemy dalej. Oczywiście zabiera nas tym swoim vanem, przypominają się oczywiście flashbacki z Left 4 Dead, kiedy to na przykład przeżyła tylko jedna osoba i potem był problem, bo oczywiście tylko jedna osoba przeżyła, a reszta została i była wymieniona w napisach końcowych jako Rest in Peace, że niech spoczywają w pokoju. Wróćmy na podwórkowe pole walki, bo oczywiście przydałoby się oddać jakiegoś questa, mam nadzieję, że może otrzymamy jakąś, nie wiem, jakąś nagrodę specjalną, albo otrzymamy jakąś tablicę, no dobra, tablicę zadań. Co mamy dzisiaj? Doktor Cierpliwy, DaveBot, porozmawiać z DaveBotem. A jeżeli chodzi o rośliny, to mamy questy odnośnie konkretnych roślin. I chyba ten mnożnik nie, zaraz, jak wygląda ten mnożnik? Z tego, co widziałem, to mnożnik... Zaraz. Czy wygląda to w ten sposób, że jeżeli wykonujemy zadania, to mnożnik dołoży taką kolejną kuleczkę i po przeniesieniu na przykład kilku kuleczek będziemy mieli większy mnożnik do expa? Bo jeżeli tak, to spoko, jeżeli nie, to też spoko. Zobaczymy po prostu, no zobaczymy jak akurat, jeżeli mi się uda to coś z tym zrobić. Przejdźmy oczywiście do DaveBota, oddajmy to zadanie, znaczy nie, w sumie już zadanie zostało oddane i akurat to 5000 wpadło na nasze konto, więc po prostu... Zobaczymy co mam ciekawego do zrobienia w tym dalej. Powitanie numer 113, witamy z otwartymi ramionami i zaprogramowanym uśmiechem. Flaga mocy, chcemy się przekonać, jak wielka jest jej moc. Zrobiłbym to, gdybym jeszcze nie chciał sprawić czegoś nowego. No bo oczywiście mógłbym tutaj zrobić całą fabułę roślin i biegać tak naprawdę do przodu i ewentualnie przechodzić się po tym miasteczku, zobaczyć co ciekawego tam jest do zrobienia. Ale mogę ewentualnie też dołączyć do zombie i zobaczyć co ciekawego ma do powiedzenia doktor Zombos. Czy jak to tam mówią, doktor cierpliwy. Co mamy u doktora Zombosa z kolei? Oczywiście tablicę zadań.
Oczywiście tam, nie wiem, automat z naklejkami, do którego potem jeszcze wielokrotnie zajrzymy. I oczywiście, o, tutaj jest sanktuarium, które też możemy zobaczyć. Ołtarzyk poświęcony. No proszę, i wygląda na to, że statuetki oczywiście oznaczają odblokowanie konkretnego modelu. Więc można powiedzieć, że sportowców miałem dużo, a niestety innych, na przykład Full Soldiera miałem tylko dwóch. Słabo, trochę słabo, no bo przydałoby się oczywiście mieć większą akurat różnorodność, większe diversity czy coś takiego. Więc po prostu przejdę ewentualnie do... Gdzie ja w sumie przejdę? Gdzie ja idę w tym momencie? No, 3 sekundy... Nie, autorów nie chcę. 3 sekundy jestem po nowej stronie i już się zgubiłem. Masz do mnie jakiegoś questa? Okej. Wyścig. Okej. No dobra, niech będzie. Mózgi. Co to jest w ogóle? Bo chyba odpaliłem jakiegoś dziwnego sidequesta. Okej, Impka to okazuje się, że jest bardzo ciekawym trybem walki, bo mogę zaatakować wszystkie rośliny, które są wokół mnie. Ale muszę oczywiście biec do przodu, bo niestety akurat Impkata troszeczkę mnie tutaj spowolniła. Niestety ciężko było troszeczkę zrobić, nic, cokolwiek. Więc ewentualnie zrzućmy wielkiego Z-mecha z przestworzy. I postarajmy się zniszczyć gigantycznego kukurydza. Co ciekawe, on jest naprawdę, znaczy... Troszeczkę twardy jest ten kukurydz, mam nadzieję, że mnie nie zniszczy aż tak szybko, ale wypróbuję przy okazji oczywiście umiejętności tego Z-mecha. O! No i spoko. Wygląda na to, że będzie oczywiście to bardzo użyteczna klasa, która będzie prawdopodobnie bardzo oblegana w trybie multiplayer, bo no, jak dobrze wiemy z Titanfalla, bardzo ciekawym akurat motywem jest... dobra, już wylećmy z góry. No i po prostu przejdźmy dalej, bo w sumie wlazłem gdzieś tam akurat, jestem gdzieś w miasteczku i nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja mogę po prostu przejść. Przejdźmy dalej, bo tutaj oczywiście jest jakaś gra, ale nie o to mi raczej chodziło. Chodziło mi raczej o to, żeby zrobić quest z głównej fabuły, a nie po prostu tutaj się jakoś biegać i ewentualnie szukać jakichś dziwnych questów pobocznych, które kazały mi zapolować na jakiegoś wielkiego kukurydza. Tylko trochę mi problemy sprawia to, że jestem chyba po stronie opanowanej przez rośliny, jeśli dobrze pamiętam. Chociaż również widać tutaj taki... Czy naprawdę tutaj trzeba będzie odebrać telefon? Dalej. Nie wiem, jeśli zginę, to prawdopodobnie nie będzie mi warto zaufać. Nie wiem, kiedy on mnie w ogóle zaszedł, kiedy on zdążył tam, kiedy ta akurat malutka roślina zdążyła podejść w mnie i zadać mi taką dużą ilość obrażeń. No dobra, okazało się, że w jakiś niewiadomy sposób znalazłem kolejną questa pobocznego, czyli oczywiście zbieranie gnomów, których jeden już jest na moim koncie. No i dobra, przejdźmy dalej. Zobaczmy, czy jeszcze coś ciekawego jest w tej Zomburbi. O, chyba tutaj jest ta moja baza w końcu. Nareszcie, po tylu latach od rozłąki, po tylu latach tęsknienia za domem, wreszcie znajduję wielką bazę, która może w tym momencie powie mi, co mam ciekawego do zrobienia. Zbuduj bota? Nie, może nie. O, i jestem w domu. Okej. Wybaczcie, że takie to trochę lekkie pogubienie, bo tak naprawdę nie ma żadnego pojęcia, co jeszcze mogę tutaj zrobić. I ewentualnie doktor cierpliwy mi coś tam powie. Czyli na pewno nie jest to doktor Zombos, miałem taką nadzieję, bo jeżeli doktor Zombos przetłumaczony zostałby na doktora cierpliwego, to nie wiem, włosy bym sobie powyrywał i wyglądałbym wtedy jak doktor cierpliwy. Niech będzie, mózg. Okej. No prawie. Lepiej. Słucham z otwartymi uszami rzeczy, które zapisał w księdze. Czyli po prostu kolejne questy. No dobra, serdeczne zaproszenie. Doktor Zombos urządził konkurs. Czy zombie jest dość inteligentny, by znaleźć sekretne laboratorium? Rozpocznij zadanie. Przypomina mi to trochę taki konkurs, który był na któryś IEM-ach, bo było takie zadanie, że jeżeli byłeś w stanie podejść do stanowiska Intela, odłączyć monitor tak, żeby nikt tego nie widział i wyjść z nim, żeby nikt cię nie zauważył, to wygrywałeś wtedy monitor. Musisz odszukać mózgi i drzwi. I jeszcze mózgi. Szukanie sekretnych drzwi uczyni cię mądrzejszym. No spoko. Tommy Bologna wie, gdzie są drzwi. Nie, gdzie jest Tommy Bologna. Znajdź Bologniego. Nie ma mózgu. No dobra. Nie, miałem znaleźć... Źle. I cały ten dialog muszę teraz...
Okazuje się, że nie ma mózgu, jest po prostu tłumaczone jako nie ma sprawy, znaczy nie ma po prostu, nie chcę, więc muszę po raz kolejny po prostu rozpocząć zadanie jeszcze raz. I po raz kolejny użerać się z doktorem cierpliwym, który jeszcze się będzie prawdopodobnie śmiał mi w twarz, bo kliknę nie to co trzeba. Więc pomińmy po prostu wszystko. No bo się zaraz... Mózgi. Tak, lepiej. To teraz uważnie. Dalej. Odszukać mózgi, Garrett. Uczynić sekretne drzwi. Nie wiem, gdzie są drzwi. Tony Bologna wie, gdzie są drzwi. Ale wiem, gdzie są... Nie wiadomo, gdzie jest Bologna. Jest Bologna. Nareszcie, po długich próbach, udało się w końcu odszukać guzik, który rozpoczyna kolejnego questa. Więc przejdźmy po prostu do przodu i poszukajmy oczywiście Tony'ego Bologna'ego. Jak wszyscy wiedzą, gra nie mu... O, tutaj jest Tony Bologna. Nawet nie musiałem za daleko iść. A no, no, z taką muzą to ja też bym już wywijał na parkiecie. Gorzej. Niech będzie. Zobaczmy. A już miałem nadzieję, że skończy takim dobrym ruchem i że ja będę musiał potańczyć, na przykład tak, tak jak w Stepmani. No w takim trybie stanie na pewno nie. Pogadaj z Bartem, nie będę podał kanałów, on ci pomoże. Niech będzie, czyli tak będę akurat wykonywał, czyli tak będę latał od sojusznika do sojusznika. No dobra, jedziemy dalej, mam nadzieję, że te małe roślinki nie zdążą mnie zjeść, dopóki tam nie dobiegnę, więc po prostu zignoruję je. I przelecę tam gdzieś na dół. Cel, pal. A, czyli to o to chodzi z tymi toksycznymi odpadami, bo się zastanawiałem właśnie, czy po stronie roślin coś ciekawego one oznaczają. Śmierdzisz smrodem. Chcę się dowiedzieć, gdzie są sekretne drzwi. Pobij rekord Barta na wystrzelowałeś strażnicy. No niech będzie. Co on cię tam ciekawego będzie w stanie zrobić? Traf cele. Jakie cele? A, tu jest cel. Szybciej, bo nie zdążę. Oczywiście, jak dobrze pamiętamy, osoba, która nie dość, że... O! Co to za dandelion był? Okej, no dobra, biegniemy dalej. Okej, biegniemy dalej. Gdzie jest następny cel? Tu jest następny cel. Oczywiście, nie dość, że celem mi są gnomy, to jeszcze mamy oczywiście jakieś wybuchowe pułapki, które prawdopodobnie będą mnie bardzo łatwo tutaj w stanie zniszczyć. Nie możemy chyba otworzyć żadnej skrzyni, więc nie ma to żadnego znaczenia. Oraz oczywiście, jak dobrze pamiętamy, osoba, która spędziła tak naprawdę całe życie na swojej strzelnicy, osiągnęła na niej taki beznadziejny wynik, że protagonista jest w stanie za pierwszym nie. Za pierwszym podejściem przejdzie tak naprawdę bezbłędnie, jak dobrze to pamiętamy z wszystkich gier RPG. No bo tak naprawdę zawsze jest chyba taki quest w dużej ilości, na przykład właśnie takich gier przygodowych, że zrób coś, czego nie mogłem zrobić. No, czy tam pobij mój rekord, tak? A się okazuje, że rekord to jest 5000, a przy pierwszym podejściu nabiło się 12700. Powiem ci... No dobra, ziemniak. Bez żartów, bez mózgów. Shit. No i wylądował. I cały misterny plan też wylądował. No gdzie są te drzwi, no? Może byś mi pomógł, co? Okej, nieważne. Nie pytam po prostu, już nie pytam. Nie ma Baloneja. No nie ma Baloneja. Jedziemy dalej. Ja chcę znaleźć te sekretne drzwi. Jeszcze dzisiaj znajdziemy sekretne drzwi. Szukacz zaginął. No kto by się spodziewał? Trzeba odszukać szukacza, żeby szukacz odszukał sekretne drzwi, tak? Spoko. Niech będzie. Tym razem oczywiście kliknąłem dobre wyjście. Tym razem nie cofnąłem się do kolejnego akurat dialogu z doktorem Cichaczem, czy tam doktorem jakimś tam. Przejdziemy po prostu do przodu, użyjemy teleportera. No w sumie użycie teleportera powinno być akurat łatwiejszym zadaniem. Dzień mózg. Okej. No dobra, najwyżej zginę. W sumie ten im ma tylko 50 życia, troszeczkę mnie to stresuje, bo bardzo łatwo będę mógł zginąć nim akurat w trybie multiplayer. I czy ja tutaj nie po... Hmm...
Trochę to było słabe. Trochę nie tam, gdzie trzeba. No nie tam, gdzie trzeba. Nie, to ja jestem po prostu za gruby i nie mogę przejść przez teleporty. Dalej. No dobra, no to jedziemy jeszcze raz. No, powiem państwu, że to jest coś, tylko problem w tym, że jestem w takiej sytuacji, że troszeczkę będzie ciężko, bo tu jakaś róża do mnie... Okej. Prawie dobrze, tylko nie tam, gdzie trzeba. Okej. Okej, już bliżej było. Nie wiem, gdzie mnie zabrał, jakaś komnata róży. Ale... Oczywiście, bo jak wszystko nie działa, to najlepiej jest odkurzyć po prostu. Tym razem teleportacja do bazy roślin, na pewno. Tak, nie obchodzi nas format czy coś takiego, najlepiej po prostu odkurzyć kompa. A może nie? A może nie będę akurat walczył z przeciwnikami tego typu? Może zrzucę sobie akurat tego gigantycznego mecha? Szybko, szybko, szybko. No, i tak można Serio? Już myślałem, że jak mi zrobią poziom trudny, to będę mógł ewentualnie powalczyć sobie z mechem, że wiecie, taka szybka reakcja i oczywiście, żeby nie zginąć i tak dalej, i tak dalej. Włączony tryb testowy. Oczywiście. Zaufanie podstawą mózgu. Czy tym razem uda się przejść do bazy roślin? O, przekonacie się za 3 sekundy. Au. Wbiłem sobie okulary w ucho. Czy w sensie, wiecie, ten. Cześć. No oczywiście, jak nie teleporterem, to przez okno. Już tyle razy próbowałem, że przecież kto by nie spróbował. Jedziemy. I believe I can fly. Jak dobrze pamiętam, to w Garden Warfare 1 można było sterować akurat tymi, kiedy się latało. Tutaj niestety nie będę niestety. Może Insaflower tutaj dopiero co się narodziła i przeszła do bazy roślin. Ale w tym momencie to i tak nie ma żadnego znaczenia, bo idziemy do sekretnego szukacza drzwi. Ja może jednakże skoczę lepiej do przodu, bo tak troszeczkę może być ciężko, ewentualnie. A tutaj mamy odzyskać sekretny szukacz drzwi. Sekretny szukacz drzwi odzyskany, tak naprawdę wszyscy przestali mnie nagle atakować, więc możemy spokojnie powiedzieć, że zadanie zostało wykonane. I na razie to chyba by było na tyle, bo trzeba sobie oczywiście robić jakieś przerwy, trzeba sobie oczywiście robić jakieś dawki. Nie chciałbym się oczywiście wypalić Garden Warfare na sam początek. Mam nadzieję, że pierwsze 2 odcinki się wam podobały. Wybaczcie tą lekką konfuzję, bo naprawdę rzeczy, które tu się dzieją, troszeczkę są niespotykane i niewidziane i ogólnie takie dosyć... No niespodziewane, niespotykane i niecodzienne. Więc po prostu się z wami pożegnam, zanim jeszcze palną jakąś głupotę i przejdziemy do kolejnego odcinka Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 już niedługo. Póki co, trzymajcie się, do zobaczenia. Cius!